Dzisiejsze spotkanie przy Słowie Bożym chcielibyśmy poświęcić charakterowi Boga, który jest widoczny w Jego działaniu, w Jego objawieniu, w Piśmie Świętym. Jest to podstawowa rzecz, abyśmy zastanawiali się, jaki jest Bóg. Można powiedzieć, że istnieje 6 podstawowych zasad dotyczących niezależności w działaniu Boga. I te 6 zasad przez całą Biblię przewijają się i opisują zagadnienie zbawienia. Zrozumienie tych zasad i przyjęcie ich wiarą jest konieczne do tego, by rozumieć biblijne nauczanie dotyczące samego Boga, jak i Jego niezależnej łaski. Przyjęcie i zastosowanie tych prawd w codziennym życiu jest fundamentem biblijnej nadziei będącej źródłem prawdziwej radości w Panu. W obecnym, pełnym zamętu świecie niemożliwym jest posiadanie pełnego bezpieczeństwa i szczerej pewności bez poznania i docenienia 6 prawd dotyczących niezależności Boga. Zapytajmy się siebie samych, czy osobiście rozumiemy poselstwo nadziei i łaski przedstawione w Bożym Słowie, a może też mamy z tym problem, aby połączyć to w jedną całość, w logicznie układający się system. Czy możesz odnieść prawdę biblijną do swojego codziennego życia, a może doktryny, jakie ze Słowa Bożego poznajesz, wydają ci się niezwiązane z realnością dnia codziennego? Czyli realnością dnia codziennego twojego świata. Chcielibyśmy się zająć tym tematem, abyśmy umieli dać sobie właściwą i wyraźną pomoc w odpowiedzi na takie pytania. Chodzi o to, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć Biblię i abyśmy uzyskali pomoc ze Słowa Bożego w zastosowaniu jej poselstwa w realnych sytuacjach, jakie spotykamy na drodze swojego życia. I te 6 zasad, o których wspomnieliśmy wcześniej, to zasady takie, że Bóg ma dokładny plan i cel dla tego świata. A po drugie, Bóg zawsze kontroluje wszystko, sprawuje kontrolę nad wszystkim i nad wszystkimi rzeczami. I cały czas działa, aby wypełnić ten swój plan. Kolejną zasadą jest to, że to Bóg ma możliwość czuwać i używać każdego. Nawet diabła. Po to, aby Bóg mógł wykorzystać swój i to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to Boże czuwanie i używanie każdego
do realizacji swojego planu. Pokazuje nam, jaki jest Bóg. Kolejna zasada to jest taka, że Bóg może ukarać ludzi, których używa do wypełnienia swoich zamierzeń, jeżeli te osoby kierowały się złymi motywami. Kolejna zasada mówi nam o tym, że wszystko pochodzi od Boga, ale diabeł jest sprawcą każdego zła.